Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam na dalszą część rozgrywki w grze Liars of Fear. Kontynuujemy nasze dzieło, czyli malowanie naszego obrazu. Tak on wyglądał w ostatniej części naszej. Mamy tutaj odkryte, jak gdyby, cztery części, zostały nam jeszcze do odkrycia. W zasadzie 5 części mamy odkrytych, tak. Mamy jeszcze do odkrycia chyba ostatnią część, o ile się domyślam, bo ostatnia szafka jest jeszcze zamknięta. Obraz nasz wygląda tak. No i cóż, wyruszamy w takim razie w trasę. Nie wygląda to za ciekawie. Ale myśmy się już do tego przyzwyczaili, powiem wam. Mam nadzieję. Nie ma nic, nie ma nic. Nie ma nic. Aby wiatr słychać gdzieś tam hula. O, tu coś, jakaś notatka. Kończą nam się jabłka. No cóż, kończą się to się kończą. Ciemno tutaj strasznie, ale nic nie zrobimy. Czy mi się wydaje, czy tu właśnie jabłka są? No chyba są to jabłka jednak, niestety. Także chyba nie kończą się jeszcze. Przynajmniej na to nic nie wskazuje. Tylko się marnują po prostu. Tu jest jakiś, czekajcie, sznurek, który od góry zwisa. On mnie zaintrygował, ale chyba nie ma żadnej interakcji z nim, wiecie? Jakaś lina to jest, nie wiem co to jest. Lina chyba, tak. Albo po prostu jakiś podwieszany sufit, czy no nie wiem co. Aha, jeszcze tutaj mamy jakąś szafkę, więc spróbujemy sobie to pootwierać, zobaczyć co tu jest. Ciekawego. Też jakieś jabłka. Wszędzie jabłka. O, tu jest jakiś list, możemy do niego zajrzeć. No niestety nie możemy. Szkoda. Zobaczmy co jest tutaj. O. Też nic nie możemy tu zrobić. No cóż. Nie możemy przejść tędy? A. Musimy iść niestety naokoło. No dobra. Naokoło to naokoło. W takim razie idziemy dalej. O, tu już jaśniej jest. Obraz spływający. Widzicie jak spływa? Odkrywając faktycznie jakąś tam postać dziwną. Bądź co bądź. O, tu mamy coś. Żył kiedyś mąż, pasją przepełniony. Ta odeszła jednak wraz z przemianą żony. Jej uroda przeszła. Nic go nie obeszła. Z żalu jej gniew był zrodzony. No, taki wierszyk. Słychać jak brzęczy ta żarówka. Jak się do niej zbliżamy, słyszycie? A tu w jakiś dziwny sposób wykrzywiona ta szafka, nie wiem dlaczego. Kolejny obraz. No dobrze, chodźmy dalej. Nic tu po nas, o. Proszę bardzo. Jaka piękna postać, dama z łasiczką chyba. To miało być, ale wyszło coś innego. No piękny obraz damy z łasiczką. O. Można zrobić zrzut ekranu i sobie ustawić jako pulpit, jak ktoś chce. Obraz jest przepiękny. O, dwustronny. Tu też dama z łasiczką. Tu też dama z łasiczką. O!
No i spadło i cóż. I dziwnie się trzęsie. Wejdziemy na to. O, może wejdziemy do środka. Żeby ta energia nas... O! O, proszę, ile szczurów. I pali się. I co my tu mamy zrobić? Idziemy dalej. O, to jakiś fajny korytarz. Z jakimiś muchami. Muchy. O, ktoś idzie. Zjawa. Dzień dobry, zjawo. No i po zjawie. No i co dalej? Co dalej się będzie działo? Jakieś łóżko. O, tutaj szczur. Patrzcie, jaki duży. Coś tu mamy? Nie mamy nic. Tu jakieś dziwne coś. Lampka, ale nie działająca prawdopodobnie. O, tu mamy jakiś obrazek. Ale interakcji nie można żadnej się spodziewać chyba, no niestety. No cóż. W tym pomieszczeniu są tylko jedne drzwi. Coś odrobinę się zmieniło od naszego ostatniego pobytu. Ho. Tu nic nie ma. Chodźmy zatem do przodu. O, okno wybite, patrzcie. Możemy wyjść na zewnątrz, czy nie? Deszcz pada. No dobrze. Właśnie się patrzę. No i co? Dobra, idziemy dalej. Uciepałem się tylko w jakiejś mazi, ale tutaj z kolei znowuż mamy porozchlapywane po ścianach farby. Kto to posprząta? Jestem ciekaw. Ten malarz to chyba nie wiedział, co ma malować. Coś a la Picasso, jak według mnie, no ale nie wiem. O, patrzcie, jakie drzwi dziwne. Czekajcie. Co tu jest? Gości, który... O. Jak mamy tutaj wejść? Wchodzimy? O kurde. Ale klimat. Nic nie widać. Uciekam stąd. O, tu drzwi zamknięte na zasuwkę. O kurde, patrzcie, coś to jest. Jakaś fabryka, nie wiem co to. Fabryka, nie fabryka. O? Półprzeźroczyste. A nie, to się odbija od tych kafelków. Myślałem, że to półprzeźroczyste jakieś ściany. Aha, tutaj możemy coś. No i co?
O, wyłania się coś. Coś się wyłania. Co to jest? Coś się wyłoniło, nie bardzo wiem co. Wejdźmy sobie na to. O. Dziwne to, dziwne. Tu jakaś skrzynia. Patrzcie. Skrzynia. Nie wiem, co tu więcej można zrobić. Za tą korbę już złapać się nie można. No nic, idziemy dalej w takim układzie. O, nawet nie widzę tych drzwi, skąd przyszedłem. Jakaś maź dziwna. Niepokojąca. O kurde, ale mroczno. O! Proszę bardzo. O. Tutaj coś musi powstać, chyba jakiś napis z tej tabliczki. Ale zaraz, czekajcie. Tu musi być jakaś zagadka w tym pokoju, znaczy pokoju, w tym pomieszczeniu. Spróbujmy ją rozwikłać. O! Mamy coś. Szanowny panie, moja żona z przyjemnością zagra na pańskim weselu. Proszę się z nami skontaktować dziś wieczorem, aby omówić szczegóły. Nasz numer to 363-853 i coś tam dalej. Do usłyszenia. Zapamiętajmy ten numer. 363-853. No dobrze. Tu dalej można przejść, ale jeszcze na razie nie idziemy. Spróbuję ten numer tutaj zaraz wstukać na tej tabliczce. O, zamknięte, nie mogę się dostać. Tu też zamknięte. Spróbuję do tej tabliczki podejść i to ułożyć. 3 6 3 8 5 3. No i co, zatwierdzić jakoś? Jest? Chyba to nie tak. Chociaż czekajcie, to chyba nie ten, nie o to chodzi, bo tu jeszcze są na cztery znaki. Nie bardzo wiem, czy to... Tu jeszcze... No nie, to chyba jeszcze o coś innego tutaj chodzi. Musimy poszukać jakiegoś wyrazu, jakiegoś słowa, napisu, który można by było tutaj ułożyć na tej tabliczce. Zamknęło się? O, masz! To co my musimy mieli tam ułożyć? Lampka świecąca? Listopad. Wydaje mi się, że powinnam być szczęśliwa. Dlaczego nie jestem szczęśliwa? Mam piękną córkę. Myślę, że taka jest. Wiem, że taka jest. Dlaczego więc nie mogę patrzeć na nią, nie czując mdłości? Miałam kochającego męża, cudownego, wrażliwego. Teraz wszystko, co mam, to obcy mężczyzna, który dba tylko o swoje obrazy. Jak gdyby w ogóle miały kiedyś... Jakby w ogóle miały jakieś znaczenie. To wszystko jest takie bezsensowne. Muzyka zwykła pomagać, teraz już nie. Huh.
No cóż. Nic tu nie ma. O, tu jeszcze jakieś dziwne pomieszczenie mamy. Jakieś szepty. Szepty. Tak jakby jakaś szeptunka była. Nie? O! Proszę, proszę. Coś tu widzę wystającego? Nie. Nie można podjąć, że... Aha, to fragment tego obrazu był ramy. Tu wystawał spod tej dziwnej mazi. Tego czegoś, nie wiem czego. Tutaj mamy coś za to fajnego. Brzęcząca lampa. Tam dalej coś jest, ale... Przejść chyba się nie da, nie? Jak myślicie? O. No chyba się nie da. No dobrze, idziemy tutaj. O, tu jest już ładnie. Coś tu mogę zrobić z tym wózkiem? Niekoniecznie. No nie, no znowuż brzydko tutaj. No tu jakaś kartka. Szkodnicza narośl, rak tego domu, odrażający odór, o Boże, te dźwięki. I to się rusza, patrzcie. No dobrze. O, kibelek. Przynajmniej można... O, to tak ja wyglądam, patrzcie. Nareszcie widzimy swoje odbicie w lustrze. Bo wcześniej nie było widać. Ale patrzcie, to nie jest ta łazienka z samego początku. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Ciekawa sprawa. Nie mamy tutaj... Nie, mamy wodę. Nóż. Zakrwawiony. A może to w farbie tylko? No nie wiem. Dobra, zakręćmy tą wodę. I zobaczmy, czy tu jest dokładnie to samo, co było tam na samym początku w łazience, ale nie. Tam była taka fajna do perfumowania się. A tu już tego nie ma. Dobra. Nic tu... O! Jakaś wanna. Dziwna. Z wodą. O. Coś to jest. Nie mogę z tym nic zrobić. Przybliżyć mogę. Ale nie ma żadnej, że tak powiem, interakcji więcej. Żadnego komentarza, żadnego niczego. O. O co tu chodzi? O, zażymurzyliśmy się. Ups. No i co? Płyniemy do przodu, tak? Patrzcie, co tu jest. Ale stwór. Aha, czyli jak puszczam myszkę, to się wynurzam jak gdyby z tego czegoś. Ale mogę znowu się zanurzyć. Natomiast nie mogę od tego odejść. Jakbym próbował odejść, to się nie udaje. Nie mogę odejść. Mogę tylko przez to się... zanurzyć do tego. No dobra. Lecimy jeszcze raz w takim razie do końca tej sekwencji, także
Nie będę przerywał, zobaczymy ile to będzie trwało. To już jest widać oskryptowane. Ten stwór. O! I co? Jeszcze raz? A, już inna sekwencja. Już coś innego jest. No i... Jeszcze coś jest, no to próbujemy. Próbujemy. No i co dalej? Tyle? O, coś jest. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Czyli wzięliśmy słoik z okiem. Tam w środku było oko. O, tutaj, ale nie, tutaj nie mogę nic zrobić. Jak ja wyglądam? No tu się nic nie zmieniło akurat. No dobrze, no cóż. Jakaś interakcja, żeby z tą wanną jeszcze coś podziałać, ale chyba nie. Wody też tam nie ma. No dobra, otwieramy i wychodzimy. O proszę, gdzie jesteśmy? Widzicie to? Nie, chyba nie tutaj. To kiedyś było ułożone. O ile sobie dobrze przypominam. No zobaczmy, co tu jest. Jakaś głowa jelenia. Poroże. Tylko tutaj nie ma drzwi. Może to są drzwi? Nie, to nie są drzwi. No super. To też nie są drzwi. O, tu coś jest. Coś chyba wzięliśmy. O. Dziwne. Coś z tym mogę zrobić, czy nie? Chyba raczej nie. O, tu coś mam. Muszę chyba to poznajdować, te monety w różnych... O, patrzcie, co się dzieje. Zaatakowałem stolik. O!
Ułożyły się warcaby, proszę. A ja się obracam sam dookoła własnej osi. No fajnie, fajnie. Mogę chodzić? Mogę. Mogę chodzić, ale się automatycznie obracam. Nie wiem dlaczego. O. Tu zanikł ten dźwięk. Tu on rośnie. Tu zanika. W rogach zanika, a w środku jest najwyższa częstotliwość. Coż to się dzieje tutaj? Czy wy to widzicie? O proszę, ten pokój dziecięcy. Kotek. Chodźmy tam. Ale wszystko rozdupcone. Jakieś błoto na ścianie. Pamiętacie, jak ten pokój wyglądał wcześniej? Misiek. Ojejku, się zacząłem kręcić. I co ja mogę teraz zrobić, jak się kręcę? O, przestałem się kręcić. Znowu się kręcę? No to pokręćmy się, zobaczmy, co ta gra od nas chce tutaj. Żeby zrobić samojezdny kotek. No i co? Trochę nie bardzo wiem, co ja tutaj mam zrobić. A nie mogę tu się przesuwać, nawet przemieszczać. Po prostu stoję w tym miejscu i nic nie mogę zrobić. No mogę co najwyżej ten ruch zakłócić w jedną lub drugą stronę, natomiast nie mogę z tego miejsca się ruszyć. O! Zatrzymałem się. Otwórzmy to. Nie, tu nic nie ma. Tam coś, no już się kręcę. Bardzo to wszystko dziwne. O. Szafa odsunięta. Tu jakaś lampka, no teraz to chyba wskoczyłem na ten kręcący się, nie wiem co. Ojejku. No i co? I kręcę się sam? Perpetuum mobile. Co ja mogę tu zrobić w tym momencie? Drzwi żadnych tutaj nie ma chyba. No nie ma. Mam monetkę. Super. Tą monetkę trzeba było podjąć chyba. Bo teraz się przestałem kręcić. No ale co dalej? O, otworzyło się coś, patrzcie. O, nasz gramofon, patefon. Co z nim możemy zrobić? Nic chyba. Świeci czymś? O.
Ja bym go najchętniej nakręcił, ale... Ale nie wiem jak. Nie mamy żadnej interakcji z nim. Nie wiem, co tu zrobić. Nie wiem, co tu zrobić. O, tu się znowu zacząłem kręcić? Nie, no po prostu. Może tu jakąś monetę jeszcze trzeba znaleźć, której nie widzimy póki co. Może gdzieś jakaś monetka jeszcze leży. Do wzięcia, podjęcia. O, jak się kręcę. Karuzela. O nie. No nie wiem, co tu trzeba zrobić. Tu jakiś domek jest. Tu u góry coś jest, patrzcie. Ale tu nie mam żadnej interakcji z tym. Nie mogę nic z tym zadziałać. Tu też nic nie mogę zrobić. No i co tu ja mam począć dalej? Żadnej interakcji z tym nie ma. No dziwne, dziwne. Drzwi nam się żadne nie pojawiły, przynajmniej tutaj. Chodźmy tam. O! O! No i, no i... Troszeczkę się zmienił ten pokój dziecięcy. Widzieliście to? Warcaby żyją własnym życiem. Latają sobie w powietrzu. O, tu nam się jakaś część nowa pojawiła. Możemy iść gdzieś tam na górę. A tu co? Tu jest ta łazienka chyba, albo jakaś inna łazienka.
bierzemy to. Kibelek. Spuśćmy może wodę. Tu coś zamazane to. O. Czy tu coś się zmieniło? Nie. Tu się nic nie zmieniło. Pokój dziecięcy. Łóżko lewituje. No dobra, chodźmy na górę w takim razie. Chyba daleko nie pójdziemy. Ale pójdziemy po monetkę zawsze. No i co? Tyle? Coś to się tu odpierdziela. O kurczę. Coż to nam się tu narobiło? Dziwne to wszystko. O, kuchnia. Dobra. Tutaj coś nas kieruje, jakaś siła wyższa. Ale ja tu nic nie widzę, żeby było coś do wzięcia. No proszę. Bardzo to dziwne. O, tu coś, jakaś interakcja, zapalić świeczkę, dobrze. Czy nam to coś da? Obawiam się, że niekoniecznie. Warcaby na razie żyją. Znaczy nie żyją. Nie ruszają się, o. O, czekajcie, tu jest jakaś kartka. Z kim ty w ogóle pogrywasz? No nie wiem, z kim ja pogrywam, kurczę, z jakimś bytem niematerialnym. O! Patrzcie. Co to jest? Jakiś safe? O! Coś ja tu mogę zrobić, czy niekoniecznie? No niekoniecznie. Pewnie muszę jakiś klucz do tego safe'u odnaleźć. Ale tu nie ma żadnego wejścia na klucz. Jest tylko jakiś kod do podania, którego zresztą też nie mogę ustawić. No nie wiem, nie wiem. Tu trzeba dobrze eksplorować w tej grze. Szukać.
przyglądać się wszystkiemu. Tu jest ten patefon. Obracam się też. Tu gdzieś jeszcze musi być coś ukryte, co należy, nie wiem, podjąć. Tu żeśmy byli. Nic nie znajdując zresztą. O, mamy kolejną tą. Na wadze kolejną monetkę. O, dziecko jakieś, albo lalka. Raczej lalka. Raczej lalka. O, kolejna monetka, patrzcie. Kolejna monetka. Czy tam... O nie, tego już nie... O nie, możemy wziąć. Dobra. Co tu się zmienia? Te monety tu się inaczej układają, widzę. Bardzo wiem, o co tu dalej... Odsuwa mnie w to miejsce... Ale co ja tu dalej mogę zrobić? Tutaj wejść, ale tu już byliśmy. Tu więcej nic się zrobić nie da. Dochodzę do tego momentu i dalej już niestety nic. Mogę co najwyżej zejść. Tu byliśmy. Świeczka na róże. Dobry patent. Różne dziwne rzeczy nam się pojawiają z każdą monetką. Tu się zamyka to. Tu się otwiera. O co tu, come on? O, odważnik mamy, dobra. Odważnik, czyli musimy to postawić na wagę, jak się domyślam. No i co teraz? O! Co tu się dzieje tym razem? O!
Znowu warcaby żyją własnym życiem. No i super. Tylko co teraz? Co teraz? Co teraz dalej trzeba zrobić? Tu jest ten safe. To jest być może jakiś też... jakaś podpowiedź, nie wiem. Nie, no nic tu nie mogę zrobić z tym safe'em. Stoliczek? No cóż. Tu już nie ma żadnej interakcji. Tu są te obrazy, które tam były. Tego nie mogę ruszyć. Tutaj nic nie ma. Tu są te jabłka. Lampa. O, schody się zawaliły. Patrzcie. I co, nie wejdę już tutaj. Coraz gorzej to wszystko. Słuchajcie, wygląda. Tu jakaś szczotka dziwnie leży. Safe, z którym dalej nie wiemy co zrobić. No i te warcaby nieszczęsne. O, tu coś jest. O! O! A to co? O, kręcę się w kółko. No i co? Da się stąd jakoś wyjść? O kurde. Ktoż tak gra? Mogę gdzieś tu przejść nie kręcąc się? Czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Tu jest źródło tego dźwięku gdzieś. Tu przejść się nie da. Tu też się przejść nie da. O, tu zaczynam się kręcić, jak w to wejdę miejsce. Chociaż tu nic nie ma tak naprawdę. Świeczka. Kółko będzie tak grało. Aha. No i co dalej? Misiek. Jakiś taki dziwny. Coś się tu dziwnego dzieje.
Czyżbym się znowu znajdował w swoim pokoju, gdzie maluję ten obraz? Chyba tak. No nareszcie, mogę kolejny fragment domalować, więc domalujmy go. O. No i obraz gotowy. Yes. That's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. I was so close. This time, I almost had it. Ile tych obrazów tutaj już jest? No i co dalej? Nie, one są dobre. To tylko jemu się wydawało, chyba że są złe. No, niektóre może nie do końca udane. Ale generalnie coś tam wyszło. Tutaj ten pokój dziecięcy. Jest tak, jak był. O. Ta jego pracownia. Tutaj hol. Wszystko roztegowane. O, tutaj co byliśmy w tym coś a la biurze? Jest jakiś list. Najdroższa żona, wiem, że ostatnie miesiące były dla nas druzgocące. Wiem też, że powinienem cię bardziej wspierać, być bardziej opiekuńczy, mniej skupiony na sobie. Wciąż nie wierzę, że mógłbym odnosić się do ciebie w taki sposób. Może nigdy nie było mi pisane być dobrym mężem ani ojcem. Łudziłem się, że mogę być wielkim artystą, ale i to okazało się żonką. Wobec tych braków zrobię co w mojej mocy, aby traktować cię ze współczuciem i miłością, na które w pełni zasługujesz. Jesteś miłością mojego życia, moją muzą. Nigdy nie przeczytasz tego listu. Tak bardzo mi przykro. O, jakiś klucz żeśmy wzięli. Dobra. Zobaczmy, czy w pozostałych szufladach coś się skrywa. Nie, nic się nie skrywa w pozostałych szufladach, więc telefon... jest nieaktywny. Tu jest jakiś gruz. Kanapa. Oczywiście wszystko pomazane farbą totalnie. Tu, gdzie żeśmy byli z tym patefonem, motyw. Aha, nie mamy płyty. No dobra. Poszukajmy płyty. Gdzieś płyta jest, czy nie ma płyty? Myśmy nastawili patefon. Ale nie widzę płyty. Poza tym chyba ten patefon nie działa. Jakieś takie wrażenie. No właśnie. Nie ma płyty.
Nakręćmy go może. No ale nie mamy płyty. Kiedyś płyta była tutaj, ale teraz jej już nie ma. Zajrzyjmy do szafy. No, w szafie nic też. No dobra, no to wychodzimy. Coś, jakieś dziwne kolory, światła, nie wiem. I co tu więcej możemy zrobić, zdziałać? No, słuchajcie. Nic, schodzimy na dół w takim razie. O, coś się ściemnia. Ciemniej, jaśniej, coś dziwnego się dzieje. Znowu się w kółko kręcę? No nie, no. Tylko nie to. Tu jesteśmy, gdzie te łapki na szczury były. Czekajcie, może włączymy światło tutaj. Ale tu światła nie ma chyba. A łapki już są, że tak powiem, zadziałały, no. O, kręcę się w kółko. O, jak nic nie robię, to tak jakbym wpadł w jakąś karuzelę. Tak jak miało to miejsce w tym pokoju dziecinnym, pewnie pamiętacie. Jakiś list. Nieaktywny, tu pusto. A zobaczmy tu, tutaj też nic nie ma. O, masz! Zamknięte wyjście, no nie. Ten, do co żeśmy przyszli, czyli zaczynali grę. Szanowny panie, list ten jest przypomnieniem, że czas płatności minął 26 stycznia bieżącego roku. Dla potwierdzenia załączam informację o pańskim koncie. W związku z powyższym pańskie zamówienie zostało wstrzymane. Proszę uiścić opłatę w ciągu 7 dni. Jeśli nie jest pan w stanie dokonać pełnej wpłaty we wspomnianym terminie, prosimy o kontakt w celu ustalenia nowych warunków spłaty, akceptowalnych dla obu stron. W przypadku braku odpowiedzi z pana strony będziemy zmuszeni skierować sprawę do sądu. Z poważaniem, Ronald Wilkins. No niedobrze. Niedobrze. Tu gdzieś był, pamiętam, ten. Kaganiec chyba, o ile dobrze kojarzę, czy źle kojarzę. Tu wszystko porozwalane. Tu nasza kuchnia magiczna. Nic tu nie ma. O, ściana. Ciekawe. Jakiś tam obraz dziwny. To jakaś kartka, ale nie ma interakcji. A waga, co nam waga? Nic waga nie pokaże, bo jest, widzę, szybka zbita. I też nie możemy nic z tą wagą zrobić. No cóż. Tu się światło niby świeci, albo jakieś tam świeczki. No nie wiem już tutaj, co dalej możemy z tym zrobić. Słuchajcie, klucz mamy do czegoś. Do tego pomieszczenia. Czyli tu coś możemy jeszcze wykonać. O! Nie, to nie to. Tu już nic nie ma w tych szafkach naszych. Oczywiście burza. O, mamy obraz, patrzcie. O. Czyżby koniec gry? No dokładnie, koniec gry. Także to był ostatni odcinek. No powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony tym zakończeniem, bo sądziłem, że uda nam się wyjść z tego domu. I zobaczymy to wszystko z takiej trochę nieco innej perspektywy.
No cóż, wiem, że jest druga część. Także spróbujemy sobie w drugą część zagrać w kolejnych odcinkach. No cóż, tymczasem obejrzyjmy, kto jest odpowiedzialny za stworzenie tej produkcji. Przypominam tylko, że jest to polska firma. Jak pewnie widzimy tutaj po nazwiskach autorów. Będzie jakieś demko może jeszcze na koniec? No za chwilę się okaże. No i cóż, koniec chyba. Dokończ go, patrzcie, coś jeszcze mamy. No to dokończmy go, czekajcie. Czy możemy go w jakiś sposób dokończyć? Czy my zaczynamy po prostu w ten sposób grę od początku? Chyba to jest gra od początku jednak. Tak. Czyli zaczynamy grę od początku, znaczy od początku, no nie od wejścia może do tego domu, tylko od momentu, kiedy zaczynamy tak naprawdę rysowanie tego, malowanie tego obrazu. Tak, to są te same teksty. Tak, czyli możemy jeszcze raz, że tak powiem, kolekcjonować te elementy, które są niezbędne do dokończenia obrazu. No nic, to ode mnie tyle, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrybowania. No i cóż, do spotkania w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć!